Witam serdecznie. Mogę wam pokrótce powiedzieć, co dzisiaj sobie działam w pracowni. Mianowicie robimy maty. Tak, robimy maty. Mogę wam pokazać takie maty. Na razie jestem na ścianach, które mają tu chyba, nie wiem, 37 czy jakoś tak. A tu mają mieć 24, nie? Ule to są korpusy jednościenne od uli warszawski poszerzany, podzielony na pół i one zimują na dwóch korpusach, tak? Takie ule. No i tu pan ma taki ul, w którym siedzą pszczoły i wpadł na wizję, pomysł, aby po prostu domontować do nich maty. I teraz taka filozofia. No, że ja sobie to wkładam tak, nie? Potem ściskam, nie? Na ten wymiar prawo-lewo, żeby się zgadzało i szyję sobie tym moim drutem, tak? I tą moją igłą, nie? Zrobioną oczywiście z drutu od napinania płotu, tego co robimy ule, nie? Igła jest zawsze, to jest zawsze coś, nie? Tak, i tą igłą można szyć wszelakie rzeczy do właśnie pszczół, nie? Mamy ten drut ocynkowany i taki miętki właśnie, nie? Ten tak jakby gorszy. On się widzę, że fajnie. I teraz tak, wcześniej szyłem dużo na sznurek. W tej chwili pierwszy raz tak naprawdę zostałem namówiony na to, że szyję coś drutem. I uważam, że jest o niebo lepiej, tak? W tym przypadku szyjemy na dwa szycia tylko. Jeszcze mają być kolejne maty, które mają być takiej samej wysokości, 24, tylko że dłuższe na 60 cm, tak? Ponieważ te maty mają być doszyte do ściany uli, tak? Dokręcone. I tu wystarczy, że jakieś podkładki takie fajne, uważam, że takie podkładki były używane, że do eternitu, tak? Jest taka podkładka, to można kupić, nie? I wtedy na wkręty, tu i pyk, i na siódemki, bo to ma 6, tak, więc na siódemki, śrut do tych uli, nie, i się trzyma, no. I wtedy można zrobić takie docieplenie, te 60 będą szyte na 3 szycia, nie, a te są na 2. I szyłem tylko tak, że na jedną stronę, żeby one się robiły bananka do strony ściany, tak? Do ściany. Wtedy jak one będą przykręcone do ściany, tu, to wtedy one będą się elegancko, nie? Już same napierać, trzymać. Więc no, nie? Więc cała filozofia maty właśnie trzcinowe, z tym, że wiązane właśnie drutem, tak? I tym sposobem można robić najróżniejsze maty, z tym, że najlepiej wtedy, nie, oczywiście, że jak robimy matę, że ma być ramką, to nieważne jaką matę robimy, to najlepiej zrobić 3 szycia. I wtedy jedno, że jedziemy na okrętkę w jedną stronę, drugie, że jedziemy w drugą stronę, a po środku na odwrót, żeby właśnie ona nie chciała nam się składać, tak? Prawda? Więc, ale to ma służyć właśnie do właśnie czego innego troszeczkę, prawda? Więc tak to działa. Tak to działa z tymi matami. Jak widać, mój prezent historyczny stoi. Przypiąłem, żeby nie spadła mi na łeb starym, historycznym, drewnianym ściskiem, który normalnie ma gwint. Normalnie ma gwint. Tak? Nie widać teraz. Nie widać. No. O, i zrobiliśmy nowy napis, że można subskrybować kanał. Tak? No, więc tak, słuchajcie, mamy, nie, robimy maty i tak, i panujemy taki zestaw, kiedyś w przyszłości, no to też, słuchajcie, jeśli tak ktoś chce zrobić taką przygodę sobie troszeczkę, że właśnie jednościenne są ule i po prostu przerobić je na to, żeby miały trochę tej trzciny, nie, ze sobą, to trzeba tak zrobić, żeby zewnętrzna warstwa to była właśnie ta trzcina, nie? I wtedy jak nie ma pszczół w ulu, to my ten ul zabieramy do pracowni i dorabiamy od zewnątrz na klepki już tą trzcinę, tak? To jest może trochę trudniejsze. Nie zawsze wyjdzie to tak, że idealnie cała wysokość korpusa nam się zrobi trzcinowa,
Nie, ale w zależności od tego, jaki mamy ten korpus i tak dalej, to jesteśmy w stanie prawie całą wysokość korpusa wykorzystać na to, że z zewnątrz damy tą trzcinę, nie? Możemy wtedy robić też dwojako, że albo trzcinę dawać, że rurki w pion, to moje pomysły są takie, że raczej by było tak łatwiej nawet, nie? No, ale lepiej w poprzek, nie? Wtedy by nie wypadały ani nic, w razie czego kiedyś. I to by było to wszystko i życzę miłego dnia. I życzę miłej nocy.